Dzień dobry Państwu, nazywam się Magda Kowalewska i dzisiaj opowiem o tym, co aktualnie dzieje się na rynku wołowiny. Zaczniemy od kwestii globalnych, potem przejdziemy do rynku europejskiego i następnie powiemy o tym, co dzieje się na rynku krajowym. Zacznijmy od tego, że wołowina jest tak zwanym global commodity, czyli surowcem, którym handluje się na całym świecie. I wartość międzynarodowej wymiany handlowej mięsem wołowym to ponad 74 miliardy dolarów. Wołowina odpowiada za 45% w ogóle światowego handlu mięsem ogółem. No i co ciekawe, chociaż wolumenowo to wygląda nieco inaczej, to w ujęciu wartościowym wartość handlu wołowiną światowego jest dwukrotnie wyższa niż wartość światowego handlu drobiem. Oczywiście produkcja mięsa na świecie rośnie, rośnie we wszystkich tych trzech głównych gatunkach czy rodzajach mięsa, zarówno w drobiu, w świni, a także w przypadku mięsa wołowego. Natomiast no, ten udział mięsa wołowego jest na poziomie około 21% i w zasadzie ten planowany czy prognozowany wzrost produkcji mięsa wołowego na świecie wynika głównie z wzrostu liczby ludności na świecie, bardziej niż z tego, że tej wołowiny będziemy jakoś istotnie więcej mieć, czy że jej udział w strukturze konsumpcji na świecie istotnie się zmniejszy. Oczywiście głównym gatunkiem mięsa spożywanego na świecie jest drób. No i tutaj drób już w 2018 roku wyprzedził wieprzowinę, która wcześniej była głównym gatunkiem mięsa, no i umacnia swoją pozycję w ogóle versus sytuacja na mięsie czerwonym. Tak jak powiedziałam, spodziewane są w najbliższych latach wzrosty światowej produkcji wołowiny, natomiast no one będą realizowane głównie w krajach, które są, czy w których będzie rosnąć konsumpcja. I tutaj jest chociażby Pakistan, Egipt, Wietnam, czy też no, ci najwięksi już producenci, jak chociażby Chiny czy Indie. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, tutaj spodziewany jest spadek zarówno produkcji, jak i konsumpcji mięsa wołowego. Widzimy tutaj ten jasno-zielony bąbel, który pokazuje nam, jak ta sytuacja w przyszłości może wyglądać. Na świecie, jeśli chodzi o mięso wołowe, handluje się dwiema głównymi grupami produktów i jest to mięso świeże i mięso mrożone. I zaczniemy najpierw od tej świeżej czy schłodzonej wołowiny. Tutaj, jeśli chodzi o głównych eksporterów, no są to głównie kraje Ameryki Północnej i Południowej, a także kraje Unii Europejskiej. Tutaj też Polska ma w tym rynku około 5% udziału. Natomiast jeśli chodzi o importerów, czyli tych, którzy kupują właśnie taką świeżą, schłodzoną wołowinę, to też są kraje unijne, głównie Niemcy, Włochy, Holandia. Natomiast jeśli chodzi o Amerykę, no to są głównie Stany Zjednoczone, więc widać, że jeśli chodzi o handel taką świeżą, schłodzoną wołowiną, no to jest to głównie handel, który odbywa się lokalnie, aczkolwiek sporo też świeżej wołowiny importowane jest przez kraje azjatyckie, takie jak chociażby Japonia, czy też Arabia, przepraszam, nie Arabia, tylko Arabia Saudyjska też, ale Korea Południowa. Jeśli chodzi o mrożoną wołowinę, czyli ten drugi typ mięsa, no to tutaj już widzimy wyraźną dominację obu Ameryk. No też pojawia nam się Australia i Nowa Zelandia, bo to są duzi producenci i mleka, i też wołowiny. No i sporo eksportują. Tutaj już zdecydowanie na tym rynku udział Unii Europejskiej jest mniejszy. No i kto to kupuje? No w 72% te produkty lecą do Azji, tutaj głównie do Chin, do Korei Południowej, Japonii, Wietnamu, no ale też Izrael sporo. Natomiast jeśli chodzi o Amerykę czy też Unię Europejską, no tutaj ten udział jest znacznie mniejszy. I przejdziemy teraz do tej bardziej już aktualnej sytuacji na rynku wołowiny. Widzimy, że ta produkcja jest w ostatnich latach dosyć stabilna.
Mamy tych głównych producentów, takich jak chociażby Stany Zjednoczone, Brazylia, Unia Europejska. I w 2024 roku prognozuje się, że ta światowa produkcja wołowiny zwiększy się o niespełna 0,5%, 0,2 do 59,5 milionów ton. No, jeśli chodzi o handel, bo handel głównie kształtuje nam ceny na rynku międzynarodowym. No to tutaj widzimy, że spodziewany jest wzrost eksportu, głównie wygenerowany przez Brazylię i Australię, a także Indie. Natomiast jeśli chodzi o import, no to tutaj stabilnie Chiny są na pierwszej pozycji, no ale też Stany trochę więcej zaimportują. Natomiast ten import będzie około 0,5% niższy. I teraz przejdziemy do rynku europejskiego. Tutaj mamy dosyć ciekawą sytuację. Ci główni producenci to przede wszystkim Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Irlandia, no i Polska jest tutaj na szóstej pozycji z 8-procentowym udziałem. No i też widzimy, że to są kraje, które sporo produkują, ale mimo wszystko też sporo importują, dlatego że to spożycie wołowiny w Europie Zachodniej jest zdecydowanie wyższe niż ma to miejsce w Polsce. No, przeciętne spożycie wołowiny w krajach Unii Europejskiej to jest około 10-11 kg. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, no to jest około 2 kg. Także widzimy, że ten popyt na zachodzie jest zdecydowanie większy. I patrząc teraz na prognozy dotyczące produkcji wołowiny w Unii Europejskiej, widzimy, że tutaj no, te ostatnie lata przynoszą nam delikatne spadki, co wynika z uwarunkowań ekonomicznych, ale też z tej sytuacji, która ma miejsce na pastwiskach. Były susze, więc też ta podaż pasz no, była mniejsza. No i w efekcie spodziewany jest 1% spadek produkcji w 2024 roku do 6,4 milionów ton. Ograniczona podaż przy dosyć stabilnym popycie na wołowinę w Unii Europejskiej powoduje, że ceny wołowiny no, utrzymują się na takim dosyć wysokim, stabilnym poziomie. One są może nieco mniejsze, nieco niższe niż w analogicznym okresie przed rokiem, ale musimy pamiętać, że koszty zakupu paszy czy koszty pasz w ubiegłym roku w analogicznych miesiącach były zdecydowanie wyższe, więc ta delikatna korekta cen de facto nie powinna jakoś szczególnie dotknąć producentów. Powiedziałam już o tym, że Unia Europejska sporo produkuje, ale też określone elementy tuszy jednak importuje. I ten import ze względu na oczekiwaną mniejszą produkcję prawdopodobnie zwiększy się do około 5%, do 363 tysięcy ton. A jednocześnie, jeśli chodzi o eksport, tutaj eksportujemy takie elementy, które po prostu też produkujemy, ale które nie znajdują atrakcyjnych nabywców na terenie Unii. I tutaj oczekiwany jest 2% wzrost wolumenu eksportu do 497 tysięcy ton. No i teraz zobaczmy, jak ta sytuacja europejska przekłada się na sytuację na naszym rynku krajowym. Oczywiście, jeśli chodzi o produkcję bydła w Polsce, można powiedzieć, że to pogłowie bydła jest dosyć stabilne, aczkolwiek widzimy pewne zmiany w strukturze. I oczywiście podaż bydła do sektora mięsa wołowego odbywa się w takich dwóch głównych kanałach. No jest to bydło pochodzące od krów mlecznych, wybrakowanych, ale też typowo bydło z ras typowo mięsnych. No i widzimy, że tutaj w tym odczycie pogłowia z grudnia mieliśmy 1% wzrost, więc no, ten wzrost był realizowany głównie przez cielęta w wieku poniżej 1 roku i przez ten wzrost populacji krów mlecznych. Natomiast no, generalnie ta podaż jest dosyć stabilna, z tym, że w przypadku wołowiny mamy dość sporą elastyczność, jeśli chodzi o czas sprzedaży tego bydła, szczególnie jeśli chodzi o produkcję mleczną. Więc dopóki ta opłacalność na rynku mleka jest po prostu bardzo dobra czy zadowalająca, a możliwości produkcyjne krów mlecznych pozostają, no to też hodowcy nie decydują się na zbyt szybkie oddawanie
czy przekazywanie tych krów mlecznych do sektora mięsnego. No i to było widać już w zeszłym roku, bo rzeczywiście łącznie w 2023 roku uboje przemysłowe bydła wyniosły 515 tysięcy ton, były o 5% niższe rok do roku. Natomiast no, widzimy też, że w poszczególnych miesiącach one pewnym wahaniom ulegają. Natomiast ceny żywca, chociaż mieliśmy mniejszą uboję, mniejszą produkcję wołowiny w ubiegłym roku, no to one i tak utrzymywały się na takim dosyć wysokim, stabilnym poziomie. Natomiast ta korekta, którą widzimy tutaj w drugiej połowie roku, ona wynikała głównie ze spadku cen pasz. Głównym kanałem zbytu polskiej wołowiny jest eksport i to jest w zasadzie główny driver tego rynku. Szacuje się, że ponad 95% wołowiny w Polsce jest eksportowana, czy była w ubiegłym roku wyeksportowana. No i widzimy, że ten eksport łącznie wyniósł 399 tysięcy ton. To oczywiście jest świeża, schłodzona i mrożona wołowina bez produktów przetworzonych wołowych. No, czyli, ale i tak to było o 10% więcej. No, w ujęciu wartościowym ten wzrost był jeszcze bardziej imponujący, bo to było ponad 61%. Także widzimy, że ubiegły rok, jeśli chodzi o ten kanał eksportowy, był po prostu bardzo dobrym rokiem. Natomiast po pierwszym miesiącu tego roku mamy 6% wzrost wolumenu, no i miejmy nadzieję, że ta sytuacja się utrzyma. Tak jak wspominałam wcześniej, popyt wewnętrzny na polską wołowinę, czy w ogóle na ta konsumpcja wołowiny w naszym kraju jest bardzo niska, około 2 kg. No tutaj jest szereg przyczyn, no głównie kulturowych, ale też wysoka cena tego gatunku mięsa, wysoka cena w porównaniu z wieprzowiną czy zdrobiem powoduje, że konsumenci no nie są tak skorzy do tego, żeby tej wołowiny kupować więcej. Co spowodowało nam dosyć taką nietypową sytuację na rynku wołowiny, kiedy to mieliśmy dosyć stabilne ceny skupu. Adekwatne wzrosty cen w przetwórstwie, natomiast ceny detaliczne istotnie spadły, no ale to wynika też trochę ze struktury tego rynku, że jednak z przetwórstwa czy z ubojni ta wołowina głównie jechała na eksport, a nie na rynek krajowy. No i wspomniana konsumpcja wołowiny. Widzimy tutaj tym różowym kolorem zaznaczona, że to jest, można powiedzieć, bardzo mała część konsumpcji mięsa. W Polsce Polacy jedzą sporo mięsa, więcej niż łącznie ogółem wszystkich gatunków, więcej niż przeciętny Europejczyk o około 10 kg, ale akurat w przypadku wołowiny jemy jej zdecydowanie mniej, zaniżamy tą średnią europejską. No a ostatnie lata, ze względu na presję inflacyjną, ze względu na to, że konsumenci mieli mniej w swoich portfelach, no też spowodowała, że ta konsumpcja jeszcze nam się ograniczyła. No i w 2024 roku, według prognoz IRG, że to ona będzie poniżej 2 kg. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne sonary. Do usłyszenia.